Witam wszystkich na następnym treningu. Dzisiaj będziemy lecieć na 6 mil. Gołębie w tamtą stronę mają się udawać. Z ostatniego zgubnie było, całe szczęście. No i zobaczymy, jak to dzisiaj będzie. Paruwa już jest ostra. Pot, nic więcej. No ale jeszcze będzie gorzej po południu, więc trzeba działać. O, rybacy sobie łowią. Niby fajna rzeka, wszystko ten, ale szczęścia nigdy tu na rybę nie miałem niestety. No. To co, ptaki? Lecimy chyba, nie? Nic nie zostało. Nic nie zostało. Zobaczymy, jak dzisiaj kierunek nabiorę. Wczoraj niestety się nie udało jechać. Ostre zachmurzenie, trochę tam deszczu itp. itd. Więc już na pewno nie dojedziemy na dłuższy dystans w tym tygodniu, bo później tak samo znowu deszcze mają być. Tam huragan ma iść od Florydy. Florydy już uderzył do nas, do piątku ma dotrzeć. Więc zobaczymy. Kurde, nawet nie widzę ich. O, tam są. O, krążę. No i poszły. Dobra, no to jak co, no to później się widzimy. O, jeszcze kółko? No niby. Dobra, lecę do domu, zobaczymy jak przyjdę. No dzisiaj to ciekawie nie będzie. 40 minut, jeden gołąb. Ja pier papier. Pozamiatamy w gołębniku, posprzątamy. Na ten rok se chyba odpuścimy. Ja pierdziele. No masakra. Chać. Rozpęcony też za domu przyszedł, więc przeleciał. 6 mil. Kurde. Ile tam? 10, 11 kilometrów? Coś takiego. No ale też tak jak widać tam szaro. Ta cała duchota tam wisi. Może kurna było lepiej sobie dzisiaj to odpuścić. Ale na to jest za późno. Ja pierdzielę, jeden gołąb. No jeszcze takiego szału to nie miałem. Tragedia. Chodź. Chodź, kurwa, chodź, bo jeszcze ciebie zgubimy. Tak to chociaż jednym jeszcze się poleci. O, no nie mogę. No co zrobić? No, już miałem nadzieję, a tu patrz ty. Chociaż sam się naucz, kurna, siadać. A nie, będzie jak w tamtym roku. Gołębie nadlecą i wszystkie kurna latają zamiast na antenę siadać. No masakra. No jak widzicie, masakra. Chodź ty rozpędzony. Masakra. O, ładnie schodzi. Chodź. Chodź. Klasyk. Aby z klasyka tak szybko siadał. Chodź. No chodź. Chodź. Jeszcze takiego oblotu to ty w życiu nie miałeś, co? Tragedia. Jeden gołąb w 40 minut.
Chodź, bestio, chodź. Chodź, chodź, chodź. No właśnie. Będzie ciężko. Dobra. Czekamy. Zobaczymy. Będzie czym latać. Ale się obsrałem już. Chodź, 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 chodź. No wygląda, że jest prawie wszystko. Albo i wszystko. Chodź, 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 chodź. Następnym razem, jak będziemy wywozić, przeliczymy. 86 powinno być. Chodź! Gryzel. Chodź! Come on. Up. Up. Chodź. Chodź. Ale to też za domu przyszły. Czyli w ogóle krążyły, przeleciały. Ile 50 minut. No chodź ty, Mendo, chodź. Chodź, 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 chodź. Klapkę zamkniemy. Zobaczymy, czy będą spóźnialskie. Dam wam znać następnym razem. No ale klasyk, najlepszy był, się odbił, najlepszy czas miał, reszta w grupie przyszła, to najważniejsze. Nie pojedynczo, więc się trzymały dosyć kupy, ale to też mnie ciekawi, gdzie one w ogóle wszystkie poszły. Gdzie żeś tabeli? Brakuje gołębi chyba. Czegoś mi tu brakuje, coś za mało ich mi się wydaje. Czegoś tu nie ma. Nie wiem, nie wiem. Dobra. Niech se jedzą, niech se piją. Ja idę trawę kosić. I pewnie jutro nie wywieziemy. Pojutrze pewnie też nie wywieziemy. Pojutrze pewnie też nie wywieziemy, bo też kurde ma napadać. Pogoda ma być niesprzyjająca, ale z tego co widzę, one pójdą w te same miejsce, żeby po prostu wróciły razem ze mną, jak ja do domu zajadę. Jak wtedy tak zarobią, to wtedy posuniemy się na następną miejscówkę, bo tamto już po prostu między górami będą musiały lecieć. Ale tutaj słabo im to wyszło, więc muszę poprawić. No i zobaczymy, jak to. No, o, idzie następne. Ja też za domu. Ja w ogóle przeleciały, jakby na uster poszły. I teraz wracają. Chodź, 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 chodź. No, ciekawe, ile właśnie będzie do lotów. Tych, co dzisiaj dolatują. Oczywiście. Chodź. Chodź, 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 chodź. O, to sęp. Chodź. Chodź, 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 chodź. No, dobra. Idę trawę kosić i do następnego.